TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pamiętam, że takie trochę piłkarskie szachy dzisiaj oglądaliśmy w sparingu z Polonią Warszawa. Jak trener ocenia ten mecz? No rzeczywiście taki wyrównany w każdym jednym momencie. Od samego początku widać, że zespół Polonii dobrze zorganizowany, też dobrze czujący się na tej nawierzchni od samego początku, też groźny w każdym aspekcie gry. A my ze swojej strony, to był nasz pierwszy kontakt w tym roku na naturalnej nawierzchni. Też widać, że trochę czasu zajęło, zanim gdzieś tam się zaadaptowaliśmy do tej sytuacji. I uważam to jako pożyteczny mecz i bardzo, bardzo ważny etap w naszym wchodzeniu w naturalne warunki. Polonia okazała się wymagającym przeciwnikiem. Rozumiem, że będzie tutaj sporo materiału do analizy po tym meczu. Tak, bo widzimy, że inna gra jest na sztucznej nawierzchni, gdzie piłka jest szybka, gdzie można szybciej decyzje podejmować, a inna gra jest w warunkach, no, kiedy trawa, powiedzmy, jest i miękka, i to są oczywiste rzeczy, więc jakby chcemy, na pewno przeanalizujemy te spotkanie i będziemy chcieli jak najwięcej użytecznych informacji dla zespołu przekazać. Jak wspomniałem, no, mecz nie był porywającym widowiskiem, ale też sztuką jest w takich meczach wygrywać. Drużyna odniosła kolejne zwycięstwo w zimowych sparingach. Tak, to prawda. Właśnie często właśnie w takich sytuacjach, kiedy przeciwnik jest, mecz jest wyrównany, przeciwnik ma swoje sytuacje, ważne, żeby z determinacją w defensywie być i reagować dobrze, a jeżeli jest jakaś szansa na zdobycie bramki, to jeżeli ją wykorzystuje się, to na pewno jest to wartościowe. Dzisiaj miał okazję trener się przyjrzeć zawodnikowi, nowemu zawodnikowi, napastnikowi Mariuszowi Idzikowi. Dostał prawie pół godziny gry. Jak trener oceni jego występ i czy on zostanie z nami na dłużej? Na tej podstawie mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby jeszcze te kilka dni z nami potrenował. Zobaczymy go w treningu indywidualnym. Jakoś tam będzie okazja, żeby jakiś tam jego potencjał i możliwości bardziej zdiagnozować i zobaczymy po zgrupowaniu, jakie ewentualnie decyzje zapadną. Na koniec zapytam, jesteśmy czy drużyna ruchu tutaj po raz pierwszy w Uniejowie, w tym jak ten ocenia tą bazę i to, co jest tutaj do dyspozycji dookoła, bo chyba jest tutaj co robić. No, na pewno jest to klimatyczne miejsce, tutaj zabytkowe, okoliczne zamki i takie, powiedzmy, budowle, które stwarzają taką bardzo sympatyczną atmosferę, ale z naszego punktu widzenia istotne jest to, że jest bardzo dobra odnowa biologiczna. Tutaj szczególnie właśnie po takim dzisiejszym ciężkim spotkaniu zawodnicy będą mieć możliwość skorzystania z takiej szerokiej oferty, którą oferuje właśnie ten ośrodek. Tutaj naprawdę jest to naprawdę na wysokim poziomie. Dziękuję.